Proszę Państwa, zanim zaczniemy dyskusję, chciałabym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, jest to jedna z najlepszych pozycji, jakie ukazały się ostatnio w tej dziedzinie. Wyjątkowość tej książki polega na dwóch faktach. Po pierwsze, mówi ona o trudnej problematyce polityki społecznej. Z jednej strony, z bardzo głębokim podłożem rozpoznania teoretycznego, ale z drugiej, z zachowaniem bardzo konsekwentnie myśli socjaldemokratów. I po drugie, chciałabym się bardzo ucieszyć z faktu, że Państwo wszyscy jesteście w Poznaniu i powiedzieć, że z częścią z Państwa mam przyjemność współpracować w tej chwili, przygotowując nasz kongres lewicy. Patrzę na Panią Agnieszkę Andziemianowicz-Bąk, która przygotowała świetny materiał na kongres, jak również jest autorką rozdziału o polityce edukacyjnej w aspekcie polityki społecznej. Pan Rafał Pokalarczyk, który także współpracuje z nami, przygotowując Kongres Lewicy. A więc są to świetni młodzi ludzie, autentycznie o lewicowych poglądach i do tego jeszcze wzmocnionych, niczym nie zmąconym i ciągle rozwijanym procesem myślenia, co naprawdę jest na wagę złota. Dziękuję. Dziękuję.